Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Monika Jaruzelska zaprasza i zgodnie z obietnicą i również odpowiedzi na Wasze prośby, dzisiaj naszym gościem jest publicysta, autor książki Historia antykultury, Krzysztof Karoń. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, to ja dziękuję za zaproszenie. Swoją drogą, jak pani na mnie wpadła? O, wie pan, wpadłam na pana dlatego, że widzowie mojego programu bardzo często pojawiały się prośby o to, żeby właśnie taka rozmowa między nami się odbyła. Ja wcześniej też widziałam kilka pana programów, ale rzeczywiście powtarzało się to właściwie, no może nie od pierwszego programu, ale powiedzmy od programu z Rafałem Ziemkiewiczem, a potem Grzegorzem Braunem, czy też panem Korwinem Mikke, to zaczęło się to powtarzać zdecydowanie często. Pan i pan Bartosiak. Bardzo się cieszę, bo nie ukrywam, że mam okazję, żeby spróbować pani publiczność przewerbować. No właśnie, bo będą oczywiście ci widzowie, którzy pana już znają i którzy prosili o tę rozmowę, ale będą też tacy widzowie, którzy może nawet po raz pierwszy będą pana słyszeli. W związku z tym myślę, że no pewne tematy, do których są przyzwyczajeni pana widzowie, też trzeba będzie czasami taką, że będą tacy, którzy będą widzieli i słyszeli pana po raz pierwszy. Nagrywamy dzisiaj, ja bardzo żałuję przede wszystkim, że no to wszyscy żałujemy, że jest epidemia i to jest bardzo poważny problem, no ale żałuję, że nie mogłam tak jak też wielu poprzednich gości przyjąć pana, poczęstować herbatą i śliwką w czekoladzie. No śliwki w czekoladzie to rzeczywiście szkoda. No ale może będzie na tyle rozmowa interesująca, że zrekompensuje brak śliwek. Panie Krzysztofie, dzisiaj jest 15 kwietnia i teraz, kiedy rozmawiamy, w Sejmie za chwilę będzie głosowanie dwóch ustaw związanych z projektem obywatelskim. Jeden dotyczący aborcji, drugi dotyczący edukacji seksualnej. Pan u siebie na swoim profilu udostępnił pan film Syndrom Kinzeya, no, który jest filmem pokazującym Kinzeya i też to, co za tym idzie, właściwie bardziej no, też konsekwencje, jakie z tego wynikają i też to, co wynika z tego pana sprzeciw dotyczący edukacji seksualnej w szkołach dzieci. I chciałabym, żebyśmy od tego, no tak, zaczynamy od razu od bardzo poważnego tematu. Też dla widzów, którzy pana nie znają, ja też na końcu programu pojawi się też pana książka, żeby widzowie mogli, ci, którzy pana właśnie nie poznali, czyli Historia antykultury. Ale zacznijmy od właśnie, książka, od jest pan książka pokaże. W kratkę. Bardzo, bardzo ładna okładka, bardzo graficzna, taka powiedziałabym architektoniczna, bo też wiem, że pana zainteresowania i kompetencje też są o architekturze, ale o tym akurat dzisiaj rozmawiać nie będziemy. Czym jest dla pana antykultura i czym jest dla pana wynikająca w jakiś sposób z niej no właśnie chęć tego, żeby edukacja seksualna weszła do polskich szkół i też nawet przedszkoli? O, to po takim wstępie taka puenta w takim pytaniu, to mnie muszę jakoś z tego przepraszam, muszę jakoś z tego wybrnąć. Dobrze, to zacznijmy od tej antykultury. Antykultura to jest taka ideologia, której trzonem jest marksizm. Zaznaczam, ja będę mówił strasznymi skrótami, no bo siłą rzeczy, a której istota sprowadza się do tego, żeby człowieka pozbawić zdolności do twórczej pracy. Do pracy pożytecznej dla innych ludzi.
etosu pracy, jak pan często zaznacza. Tak, z tym, że jak się pojawia słowo etos pracy, to już się włączają różne dzwonki różnym ludziom i no, kwestia pojęć to jest oddzielna zupełnie historia. O co, dlaczego ta, to pojęcie antykultury jest tak niesłychanie ważne? Ponieważ można o nim mówić sobie od tak po prostu, tam, jak to się ładnie mówi u Czechowa, pofilozofować sobie. Natomiast to ma bardzo konkretny skutek społeczny. Otóż, jeśli człowieka pozbawi się zdolności do pracy pożytecznej dla innych ludzi, to taki człowiek będzie musiał kraść. I taki człowiek będzie musiał poprzeć takie siły, takie grupy, takich ludzi, którzy będą organizować system kradzieży. Ponieważ jeśli nie potrafi produkować, przepraszam, rzeczy takich, z którymi mógłby się wymieniać z innymi ludźmi, to po to, żeby przeżyć na absolutnie najbardziej elementarnym poziomie, on będzie musiał kraść. I jeśli ktoś kiedyś na pewnym etapie zdał sobie z tego sprawę, a ten etap czy ten moment jest do wskazania bardzo precyzyjnie, to umiejętność uruchomienia takiego procesu powoduje, że można nad ludźmi zapanować w sposób kompletny, całkowity, totalny, ponieważ taki człowiek nie ma innego wyjścia. I tak na dobrą sprawę tu się kończy cała filozofia i dopiero od tego momentu zaczynają się schody. Taka jest istota antykultury. Ona, przy czym w tym, co ja powiedziałem, jest pewien, nie to, że błąd, pewna niekonsekwencja, bo ja powiedziałem, jeżeli się człowieka pozbawi zdolności do twórczej pracy, do pracy pożytecznej dla innych ludzi, bo tu twórcza to też jest takie pojęcie nieprecyzyjne. Chodzi o pracę, która tworzy dobra pożyteczne dla innych ludzi, bo tylko takimi dobrami można się z ludźmi wymieniać. Nie można się z ludźmi wymieniać na dobra, które są im niepotrzebne. Więc jeśli się... I tu jest kwestia właśnie tego pozbawienia. Otóż dowcip polega na tym, że tu chodzi o zahamowanie czy przerwanie takiego procesu, który umożliwia człowiekowi opanowanie umiejętności, zdolności do twórczej pracy, a raczej pracy pożytecznej dla innych ludzi. Tu nie chodzi... Oczywiście w tej chwili, w tej sytuacji, jaką mamy, w tej sytuacji ideologicznej, społecznej, podejmowane są ogromne wysiłki, żeby ludzi pozbawić tej zdolności. To znaczy pozbawić ich wpływu kultury, która ich w pewien sposób formowała. Ale to dotyczy już ludzi w jakiś sposób właśnie uformowanych. I to uformowanych albo świadomie, albo uformowanych przez pewien przekaz pewnej tradycji, pewnych zachowań, pewnych wzorców kulturowych. To trzeba zrobić, taką operację trzeba wykonać na ludziach już wstępnie uformowanych. Natomiast w układzie idealnym, tym, do którego ta ideologia dąży, trzeba zatrzymać proces właśnie takiego kształtującego wychowania. Ponieważ jeśli się... I tutaj znowu muszę, ja będę miał trudności w formułowaniu czytelnym pewnych myśli, dlatego że no bez przejścia przez książkę, która to wykłada w jakiś taki bardziej spójny i uporządkowany sposób, trudno jest ciągle odwoływać się do jakichś konstrukcji, które dla człowieka, który przez to nie przeszedł, mogą być nieczytelne. Ale zasadnicze założenie, a w zasadzie nie to założenie, ile stwierdzenie pewnego faktu, które jest w tej książce, sprowadza się do tego, że człowiek jest tak skonstruowany, że jeśli nie zostanie poddany pewnemu procesowi obróbki,
to on pozostanie na poziomie, na swoim poziomie, nazwijmy to, istoty biologicznej. I na tym poziomie człowiek musi kraść, ponieważ bez tego wychowania, bez tego procesu kształtowania, który umożliwia mu podjęcie, i to dobrowolne podjęcie, takiej pracy, która tworzy dobra pożyteczne dla innych ludzi, bez tego wychowania będzie człowiek działał na poziomie instynktów biologicznych. Natomiast na tym poziomie nie ma odpowiedzi na zasadnicze pytanie. Po pierwsze, kraść czy nie kraść, a po drugie, jeżeli nie kraść, to dlaczego? Dlaczego nie kraść, jeżeli można kraść, jeżeli należy kraść i jeśli na dodatek, co jest najważniejsze, człowiek nie ma innego wyjścia, no bo jeśli się nie nauczy produkować, to będzie musiał kraść, bo inaczej zdechnie z głodu. Koniec, kropka. Tu się kończą wszystkie filozofie i od tego momentu dopiero zaczyna się filozoficzne bicie piany. Przy czym zaznaczam, mówię filozoficzne bicie piany, bo ono w tej chwili się sprowadza właśnie do takich sokalowskich, mądrych bzdur. To, dlaczego filozofia poszła w tym kierunku, to jest oddzielny temat. Natomiast tutaj spróbuję, trzeba mnie hamować, bo ja jestem gadatliwy w związku z tym. Dobrze. Ale tu zmierzam do puenty. I dlatego tak niesłychane znaczenie ma ta zbrodnia, która się w tej chwili dokonuje. To znaczy próba wprowadzenia na siłę czegoś, co się nazywa tym wychowaniem seksualnym według standardów WHO. Tam zresztą WHO to tak nie do końca się pod tym podpisuje, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Ale to już nie, w to nie wnikajmy. To jest zbrodnia, ponieważ ta zbrodnia opiera się na kłamstwie. Ta zbrodnia opiera się na zafałszowywaniu rzeczywistości i ona się opiera na takim założeniu, że człowiek od urodzenia jest istotą seksualną. To jest nieprawda. I ten film o Kinseyu jest okazją do tego, żeby wyjaśnić, na czym, może nie na, nie wyjaśnić, jaką istotą człowiek jest, bo to jest od urodzenia, bo to jest trochę inna ścieżka. Natomiast wyjaśnić, jakiego typu zbrodnia legła u podstaw tej tezy o tej od urodzenia seksualności człowieka, tej zbrodniczej tezy, która jest na dodatek kolportowana w tej chwili przez specjalistów, przez seksuologów. Dlatego zaznaczam, bez jakichkolwiek personalnych, że tak powiem, odniesień. Ale dlatego mnie do stanu, powiedziałbym, pewnego wzburzenia doprowadza to, jeżeli ludzie mający tytuły naukowe, mający doświadczenie, mający swój pewien prestiż społeczny, tacy jak na przykład pan profesor Starowicz, opowiadają takie kompletne brednie, zbrodnicze brednie, z których nie mogą nie zdawać sobie sprawy, ponieważ nie ma najmniejszych wątpliwości, że to są ludzie inteligentni. A ten film w sposób jednoznaczny wykazuje, że u podstaw tych wszystkich teorii, zbrodniczych teorii, które są w tej chwili ludziom wbijane do głów, leży zbrodnia. Jaki jest najciekawszy element w tym filmie? I tam, bo tam w gruncie rzeczy w tym filmie o Kinseyu jest tylko jeden istotny element. Cała reszta to są góralskie tańce. Otóż tam jest mowa o takiej tabelce, w której zostały zapisane wyniki jakoby badań naukowych. I ja już nie pamiętam, pani Reisman, ona się nazywa. Doktor Reisman. Tak. Mhm. Ona, nie umiem powiedzieć, czy ona pierwsza zwróciła na to uwagę, natomiast rzeczywiście, jak do mnie zaczęło docierać to, co ona mówi, to ja sam się złapałem na tym, że no, ja na to nie zwróciłem uwagi, bo nieważne z jakich powodów. Otóż
w tej tabelce jest są zapisane wyniki pewnych badań. I w tej tabelce jest napisane, że z niej wynika, że przeprowadzono takie badania, z których wynikało, że w tej chwili mogę szczegóły mylić, ale powiedzmy, że 4-letnie dziecko przeżywa 26 razy na dobę orgazm. Tak, jeśli pan pozwoli, żeby wejść słowo, ja oglądałam ten film, ten już prawie 3-godzinny, i do niego trzeba się odnieść. Tam rzeczywiście są w tym filmie powiedziane, że właśnie w tej tabeli, która była robiona ze stoperem, czyli właśnie od pobudzenia seksualnego, i tam nawet były dzieci dwumiesięczne też tak. Się pojawiały. I pobudzenia seksualnego, które nie wiemy do końca, na czym one polegało, czy no polegało na jakimś delikatnym pobudzeniu narządów, czy też jak ten film sugeruje, że był to po prostu gwałt, ponieważ te doświadczenia robił ktoś o skłonnościach pedofilskich. I tam było rzeczywiście, tam najbardziej drastyczny ten wydawał się, że jest 20, w ciągu 24 godzin 26 orgazmów, natomiast najbardziej tam przerażającą tą treścią było, że jako ten orgazm były zapisywane, że to są drgawki, płacz, agresja i to traktowano, czy też omdlenia. Tak. Tych dzieci i one są traktowane jako właśnie orgazm, no bo prawda, dziecko nie może powiedzieć właśnie miałem bardzo udany orgazm, prawda, powie 4-letnie dziecko. Ale i to, jeżeli to jest rzeczywiście prawda i jeżeli rzeczywiście Kinsey no, opierał się na tych badaniach i też pozwolił przede wszystkim na tym, żeby jego współpracownik coś takiego robił, no to jest to rzeczywiście zbrodnicze. Ale panie Krzysztofie, chciałabym bardziej takiego wyjaśnienia, bo też dla tych, którzy pana znają, czytają pana książkę, to jest oczywiste to, co pan mówi. Natomiast takie przeskoczenie z tego wychowanie seksualne, które prowadzi do tego, że będziemy kraść, to nawet takie moje myślenie antropologiczne, czyli wychodząc z tego człowieka na jakimś tam etapie z tej wspólnoty zbieracko-łowieckiej, który rzeczywiście po prostu no, brał to, co znalazł, czy też co upolował, no, a nie było to w żaden sposób, prawda, monetyzowane i nie polegało jeszcze na handlu wymiennym, no to jest oczywiste, że jeżeli wracamy do takiego okresu, no to w tym momencie no, nie zarabiamy pieniędzy, nie pracujemy, tylko bierzemy to, co znajdziemy i powiedzmy to, co znajdziemy w sklepie. Ale jakie jest to bezpośrednie pana myślenie, to, że dzieci siedząc w klasie i słuchając o tym, jak przebiega rozmnażanie powiedzmy u człowieka, jak to przełożyć od razu, bo to się wydaje jakieś no, mało wiarygodne, że ten człowiek, który właśnie przez takie wychowanie przejdzie, że on pójdzie do sklepu, prawda, i z pistoletem czy też bez i będzie sobie brał wszystko to, co chce z tego sklepu. Czy panu bardziej chodzi o to, że taki człowiek, który jest ukształtowany poprzez główne nastawienie na zaspokajanie swoich potrzeb fizjologicznych, po prostu uważa, że mu się pewne rzeczy należą, tak jak małe dzieci mają też takie właśnie troszkę myślenie, że no jak chcę, to powinienem mieć to. To znaczy, tu znowu się pojawiło kilka takich haczyków, do których warto by było wrócić, ale zacznę od tego, na co pani zwróciła uwagę, czy czego dotyczy pytanie. Otóż, wie pani, w tym całym problemie wychowania seksualnego w ogóle nie chodzi o seks. Kompletnie nie chodzi o seks. Ten problem urasta z tego względu, że kwestie seksualności z różnych przyczyn obrosły jakąś własną mitologią i zwykle traktuje się w kategoriach jakiejś nie do końca sprecyzowanej demoralizacji, grzechu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście ma swoje uzasadnienia. I to bardzo głębokie uzasadnienia. Natomiast, żeby wyjaśnić,
o co tak naprawdę chodzi w tej sprawie nie tyle z seksem, ile, podkreślam, z wczesną seksualizacją dzieci, bo tu chodzi o seksualizację dzieci. Dokładnie na tej samej zasadzie, na jakiej te eksperymenty, które tam w tych dokumentacji Kinseya były odnotowane, to tam w ogóle nie... Boże, jak sam to mówię, to muszę się hamować, ale tam w ogóle nie chodzi o to, czy to był gwałt, czy nie był gwałt. Tam chodzi o to, że bez względu na to, czy to był gwałt, czy nie był gwałt, to dziecko było stymulowane przez inną dorosłą osobę. Ono było sztucznie pobudzane do reakcji, które nie są właściwe wiekowi. I to wiekowi rozumianemu jako pewien etap rozwoju. To jest bardzo długa, chociaż bardzo w gruncie rzeczy prosta historia. Proszę pani, przecież w teorii w samej tej teorii psychoanalitycznej i to w tym wydaniu freudowskim, najbardziej porąbanym, bo przecież psychoanaliza to wcale nie jest Freud, tylko Freud. Przecież od Freuda i Adler odszedł, który był i z jednej strony psychoanalitykiem, i z drugiej strony marksistą, i tak to już nie... I Jung przecież też odszedł od Freuda, dlatego że oni zauważyli, że on ma pomerdane w głowie na pewnym punkcie. On oczywiście wcale nie miał pomerdane w głowie na punkcie, realizował pewną koncepcję, którą potem, to trzeba przeczytać ten jego traktat o Mojżeszu, żeby zrozumieć, o co jemu w gruncie rzeczy chodziło, ale to boczne tematy. Proszę pani, w całej tej... Aha, skończę tylko. Przecież nawet w tym freudowskim wydaniu, to się nazywa psychoseksualny rozwój człowieka, oni sami mówią o tak zwanym okresie latencji, który nagle ni stąd, ni zowąd pojawia się w takim wieku, i to właśnie w wieku, w którym... inne sfery przyswajania sobie rzeczywistości są dla dziecka najważniejsze, kiedy dziecko jest najchłonniejsze, kiedy się najintensywniej rozwija, nagle oni sami przyznają, że ten popęd seksualny nagle jakoś tak od urodzenia, czyli od noworodka, tam powiedzmy do 7 roku życia, to tak buzował, a nagle potem na kilka lat milknie. No przecież to są nonsensy kompletne. Do tego się dorabia jakieś tam uzasadnienia. Wracam do tematu. I o tym jest między innymi moja książka, szczególnie pierwsza część, bo tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, no, to co jest tam mojego, to jest pierwsza część. Reszta to są zbieranie faktów do kupy i układanie je w pewnym logicznym ciągu. Rzecz się sprowadza do tego, na czym opiera się wychowanie kulturowe. Wychowanie kulturowe opiera się na tym, żeby w człowieku uruchomić pewien rodzaj motywacji. I jak we wszystkich w gruncie rzeczy systemach motywacyjnych tego typu rzecz się sprowadza do prostej zasady, o której zresztą Freud mówił. Zasady przyjemności i nieprzyjemności. Mhm. Człowiek dąży do tego, żeby powiększać przeżycie przyjemności czy doświadczenie przyjemności i unikać nieprzyjemności. Tyle tylko, że są dwa rodzaje przyjemności. Jest przyjemność, nazwijmy to fizjologiczna, to znaczy przyjemność... popędowa, tak jak to nazywał Freud. No nazwijmy to w ten sposób. I jest inny rodzaj przyjemności, przy czym ta przyjemność popędowa, fizjologiczna, zwykle jest wyzwalana za pomocą jakichś bodźców fizjologicznych, nazwijmy to w ten sposób. Podrapie się, nieważne co tam po. W każdym bądź razie to się odbywa na poziomie zmysłowym, na poziomie bodźców zmysłowych.
i istnieje inny rodzaj przyjemności. To jest przyjemność, która jest przyjemnością bezbodźcową w tym znaczeniu. To jest przyjemność psychologiczna. I ja tę przyjemność w książce nazywam satysfakcją. Pani jest psychologiem, tak? No, studiowałam psychologię, jestem polonistką, ale psychologię również studiowałam i psychoterapię. Czy w trakcie studiów ktoś wyjaśniał różnicę między przyjemnością fizjologiczną a satysfakcją, czyli przyjemnością psychologiczną? Tak, wie pan co, oczywiście i tutaj ja bym trochę w obronie Freuda stanęła, dlatego że rzeczywiście to, o czym pan mówi, ma pan rację, ale to są początkowe prace Freuda, potem on już się zaczął, ten Eros kontra Thanatos i ten dążenie do śmierci, ale przede wszystkim on, no, mimo że w jakiś sposób odkrywał tą seksualność dziecięcą, ale ona właśnie była też tą przyjemnością, powiedzmy, tej fazy oralnej, prawda, czyli połączenia dziecka z matką, ssania piersi, potem ten trening czystości, faza analna i tak dalej. Ale też, co bardzo ważne było u Freuda i myślę, że tutaj rozumiejąc to, co pan mówi, to pan by się z tym zgodził, że powiedzmy to ta popędowość, czyli to, co on nazywał tym id, była w jakiś sposób hamowana poprzez to superego i też tak zwaną sublimację, czyli człowiek powstrzymując się tylko od tej swojej części popędowej jest w stanie właśnie tworzyć chociażby sztukę, rzeczy intelektualne, bo gdyby tylko skupił się na swojej popędowości seksualnej, to tylko ją by realizował, a nie byłby zatrzymany. Czyli też dla niego, powiedzmy, religia jest tą częścią tego superego, a sztuka też właśnie może być, czy też sublimacja, czyli ta wyjście z tej popędowości. Natomiast zgadzam się z panem co do Alfreda Adlera, który rzeczywiście wychodząc ze szkoły takiej freudowskiej, a potem zamienił to jego libido w ten pęd witalny, i też zaczął zajmować się relacjami między rodzeństwem i to u niego stanowiło. I oczywiście można tutaj też Karen Horney, która się bardziej neurotyzmem zajęła i też odeszła od tej takiej czystej, tej pierwotnej psychoanalizy, nazwijmy to. Mm-hmm. Ale tak, ja się oczywiście zgadzam, tutaj znowu mówię, że my musimy robić tak nieprawdopodobne skróty. Skrót, niestety. Ponieważ Freud przy wszystkich moich zastrzeżeniach do tej jego teorii, on jednak dokonał niesłychanie istotnych pewnych obserwacji. Jaki z tego zrobił użytek, to jest oddzielna historia. Natomiast, a poza tym Freud nie był antykulturowcem. To żeby zdecydować. On między innymi dlatego pogonił Reicha, pogonił Otto Grossa, a potem pogonił surrealistów między innymi. Ponieważ on wiedział, czym pachnie ten przekroczenie granicy obsesji i obłędu. Ale to już w to nie wchodźmy. Rzecz się sprowadza do tego, jaka jest różnica między przyjemnością fizjologiczną a przyjemnością psychiczną. Przy czym, o ile się nie mylę, nie jestem fachowcem, no ale na tyle, na ile się próbowałem naczytać, to jest największy fenomen, że na poziomie, nazwijmy to, neurobiologicznym, one się niczym nie różnią. Tamte neuroprzekaźniki różne i tak dalej, to wszystko działa bardzo podobnie, jeśli nie identycznie. Natomiast zasadnicza różnica polega na tym, że po to, żeby przeżyć przyjemność fizjologiczną, wystarczy proste pobudzenie jakichś tam receptorów. I skutek jest natychmiastowy. Natomiast po to, żeby przeżyć przyjemność psychiczną, przeżyć satysfakcję, to tej satysfakcji, zaznaczam, mówię tutaj o pewnym procesie rozwojowym. Tej satysfakcji nie można przeżyć samodzielnie. Satysfakcja jest wynikiem relacji, reakcji innych ludzi. Miłość, nienawiść i tak dalej, te wszystkie pojęcia, również cała ta terminologia adlerowska, ona w gruncie rzeczy odnosi się do relacji między ludźmi. I teraz jest pytanie,
w wyniku czego może nastąpić taka reakcja innych ludzi, która nam sprawi satysfakcję. Otóż ona może nastąpić wyłącznie w wyniku reakcji na jakieś dzieło. My musimy wykonać jakieś dzieło, znowu jadąc ogromnymi skrótami. My musimy zrobić coś, co drugiemu człowiekowi zaimponuje. Ale po to, żeby zrobić cokolwiek, co drugiemu człowiekowi zaimponuje, to najpierw trzeba się tego nauczyć. Nauczyć zrobić to, co drugiemu człowiekowi zaimponuje. Bo drugiemu człowiekowi nie zaimponuje to, że my żyjemy. Nie wchodźmy tutaj w tej chwili w kwestię, wie pani, miłości od pierwszego wejrzenia i tak dalej, no bo to nie te kategorie. Po prostu musi powstać dzieło, które spowoduje, że uwaga innego człowieka na nas się skoncentruje, bo w gruncie rzeczy chodzi o możliwość zaabsorbowania uwagi drugiego człowieka. Na ten temat można by było książkę napisać, ale w gruncie rzeczy o to chodzi. Jeśli baletnica, czy jak się nazywał ten, który prysnął, Barysznikow, tak. On potrafił walnąć piruet 50-krotny. I ludzie na to patrzyli i dębieli. Rozdziawiali gęby, ale przecież on nie zrobił tego dlatego, że tak sobie postanowił. On najpierw musiał się zdrowo nakatować, ćwiczyć, osiągnął pewną perfekcję. Jeśli ktoś na fortepianie zagra płynnie, fenomenalną jakąś tam melodię, to on też nie zrobi tego pitu-pitu na klawiaturce. Do każdego takiego dzieła jest potrzebna pewna umiejętność kwalifikowana. I rzecz się sprowadza do tego, że po to, żeby taką umiejętność kwalifikowaną opanować, to człowiek musi ograniczyć swoją wolność i musi poddać się nieprzyjemności najpierw. Czyli pianista musi sobie zrobić te odciski na paluszkach i być może na tylnej części ciała. Sportowiec musi swoje przejść. W każdej dziedzinie jest potrzebna pewna działalność, wysiłek, która nie przynosi fizjologicznej przyjemności, sprawia różnego typu nieprzyjemność. W związku z tym kolejność jest taka, że warunkiem osiągnięcia satysfakcji, warunkiem wyprodukowania również czegokolwiek, co jest potrzebne innym ludziom, a pięknie zagrany koncert też jest potrzebny innym ludziom. Pięknie napisana poezja też jest potrzebna innym ludziom. To wszystko są w jakimś sensie produkty naszej działalności. To są dobra. Półidioci z ekonomistyczni zaraz mówią, że jak się posługuje pojęciem dobra, to jest takie materializowanie i tak dalej. Nie. Wynik każdej naszej działalności jest swego rodzaju produktem i swego rodzaju dobrem. Jest tylko pytanie, czy ono jest przydatne dla innych ludzi, czy nie. I teraz tu znowu się pojawiają kwestie kategorii. Ale reasumując, bo ja panią zamęczę. Otóż prędzej czy później okaże się w tym rachunku, że po to, żeby opanować jakiekolwiek umiejętności kwalifikowane, takie, które umożliwiają wyprodukowanie czegoś przydatnego dla innych ludzi, jest potrzebne przeżycie nieprzyjemności. I teraz, jeśli mamy do czynienia z rozwijającym się człowiekiem, nie wchodźmy już w szczegóły, chociaż warto by było, ale na pewno nie dzisiaj. Zresztą mądrzy ludzie już się tym wielokrotnie zajęli, tylko że tego o tym się nie mówi w szkołach. Nawet o tym się nie mówi na uczelniach. Że jeśli młodemu człowiekowi dostarczy się źródło,
bardzo łatwo dostępnej i nie wymagającej żadnego wysiłku i żadnych kwalifikacji. Źródło przyjemności fizjologicznej, która na poziomie neurobiologicznym wywołuje dokładnie takie same skutki jak satysfakcja. To takie dziecko wdrażane w ten sposób myślenia, wdrażane w ten sposób bycia, ono nigdy samo nie zmobilizuje się, nie zmotywuje się do tego, żeby podjąć nieprzyjemny wysiłek, który jest warunkiem osiągnięcia pewnych właśnie tych umiejętności kwalifikowanych. To jest po prostu wykluczone. To jest zresztą zasada, która w ogóle dotyczy tego, w jaki sposób można formować człowieka kulturowego. Niemniej jednak w sytuacji, w której to dziecko jest od tak zwanej maleńkości na siłę, na chama, bo tu mówimy już o zabiegach barbarzyńskich, chamskich, prowadzonych nawet nie przez jakichś panów Starowiczów, tylko przez tych młodych Hunwejbinów, którzy nic nie mają w głowach, tyle są po prostu aktywistami, pasożytami. Jeśli tego młodego dzieciaka podda się czemuś takiemu i będzie się mu wbijało do głowy od rana do wieczora, że masturbuj się, bo będzie fajnie, to nie wnikając w dalsze konsekwencje, pierwszy zasadniczy skutek będzie taki, że to dziecko przyzwyczajone do zaspokajania swojej naturalnej potrzeby przeżywania przyjemności będzie sięgać do metody najprostszej i w związku z tym będzie coraz bardziej utrudniony proces, który jest konieczny po to, żeby wychować człowieka kulturowego. A człowieka kulturowego można wychować tylko pod przymusem. Zaznaczam, trzeba odróżniać przymus i przemoc. Ja nie mówię o przemocy. Rozumiem, pewną dyscyplinę po prostu też. I takim przymusem bezinwazyjnym, i to na dodatek przymusem, którego, i to można, że tak powiem, wykazać logicznie, takim przymusem, któremu dziecko chętnie się poddaje na pewnym etapie rozwoju, takim przymusem jest autorytet. Takim przymusem jest autorytet. To znaczy taka skłonność czy taka zdolność oddziaływania na młodego człowieka, który na dodatek się bardzo chętnie na pewnym etapie rozwoju temu poddaje, bo dzieci poszukują w pewnym momencie autorytetu. To jest psychologia rozwoju, bardzo potrafi łatwo wskazać w jakich warunkach. No więc jeśli, to znaczy chodzi o to, że po to, żeby uruchomić ten mechanizm kultury, o którym wspominałem i który jest bazą w ogóle współczesności, ale już nie tej ponowoczesności, tylko bazą współczesności, po to, żeby uruchomić ten mechanizm wychowania, na początku potrzebny jest przymus rozumiany jako taki wpływ, który skłoni dziecko do podjęcia, do podjęcia pewnych czynności, pewnych działań, które sprawiają nieprzyjemność. Bo dziecko na tym etapie rozwoju nie potrafi sobie wyobrazić tej satysfakcji, tej przyjemności psychicznej, która nastąpi dopiero wtedy, kiedy ono najpierw tę nieprzyjemność przeżyje i opanuje te umiejętności, które umożliwią przeżycie satysfakcji. To się wydaje skomplikowane, ale to jest w gruncie rzeczy bardzo proste. Jest pewna kolejność rozwoju. I ta wczesna seksualizacja dzieci, pomijając już wszystkie inne aspekty, to takie zbrutalnienie, schamienie, to ten cały przemysł porno i tak dalej, bo to są jakby drobiazgi. Ta wczesna seksualizacja dzieci ma tylko i wyłącznie jeden sens. I to nie jest sens, że tak powiem, mieszczący się w sferze
czegoś, co się nazywa seksuologią. To ma bardzo konkretny skutek społeczny. Proszę pani, szczególnie we współczesnym świecie. A na to głowę daje, że istnieją badania odpowiednie. Robiła to taka pani Baumrind się nazywała, która się zajmowała różnymi stylami wychowania i tak dalej. Podejrzewam, że jest mnóstwo tego typu. Wystarczy pogrzebać. Wystarczy, proszę pani, żeby za pomocą tego typu zabiegów doprowadzić do tego, żeby ogólny poziom kwalifikacji społeczeństwa obniżyć o 5-10%. 5-10%. I to społeczeństwo zostanie skolonizowane przez tych, którzy potrafią wyciągać wnioski z takiego rozumowania. I o to się toczy gra. I ten mechanizm, o którym mówię, po raz pierwszy w pełni zrozumieli ludzie z Frankfurtu. To znaczy ludzie, którzy zaadaptowali do swoich potrzeb nie Freuda, tylko Reicha. Oni Reicha odwrócili, no bo tu już nie ma sensu chyba wchodzić w szczegóły, ale różnica między Reichem a Frankfurtczykami, czyli w gruncie rzeczy Frommem, jednym z największych zbrodniarzy XX wieku, dzisiaj jublowany jako wielki humanista. Fromm odwrócił Reicha, bo Reich był obsesjonatem, sam był porąbany, on był po prostu maniakiem seksualnym i jego celem było wyzwolenie seksualne człowieka, którego to warunkiem było zniszczenie kapitalizmu. On rozumował w ten sposób. Musi zostać zlikwidowany kapitalizm po to, żeby uruchomić prawdziwą rewolucję seksualną. To jest myślenie Reicha i on to wyraźnie napisał. I zresztą z tego powodu zapisał się do partii komunistycznej w 27 roku. Bo no, jeżeli komuniści obiecują, że zrobią rewolucję i rozwalą kapitalizm, no to wreszcie otworzą drogę do wyzwolenia seksualnego. Natomiast Fromm to odwrócił. A w zasadzie Frankfurtczycy to odwrócili. Oni zrozumieli, że jeżeli to, co nazywał Freud, nazywał sublimacją, stało się, nie wnikając już w sam mechanizm, bo on jest ciekawy, ale to jest inna sprawa. Jeżeli pewna część energii życiowej człowieka zostanie przekierowana, zaznaczam, bez uszczerbku dla tych wszystkich, że tak powiem, okoliczności związanych z seksualnością, bo tutaj uszczerbku nie ma, ale jeżeli ona zostanie przekierowana za pomocą pewnych zabiegów wychowawczych na aktywność właśnie między innymi polegającą na tym, że się zaczyna opanowywać pewne umiejętności kwalifikowane, już kończę, to chyba się zakałapućkałem, ale to spróbuję szybko zakończyć. Otóż oni zrozumieli, że jeśli ten świat skutecznie produkujący dobra, jeżeli ten świat opiera się na skanalizowaniu pewnej części energii, nazwijmy to energii witalnej, seksualnej, jak zwał, tak zwał. Jeśli on się na tym opiera, bo on w gruncie rzeczy, w tym takim najbardziej prymitywnym, mechanicznym sensie, na tym się opiera, to jeśli to się uniemożliwi, jeśli uniemożliwi się tę sublimację, różnie rozumianą, to ten system musi runąć. I właśnie jesteśmy w tej chwili na tym etapie, kiedy ten system już od dawna zresztą leży. Tyle tylko, że jest podtrzymywany przez dziesiątki lat już trwającą produkcję pustych pieniędzy. Ten świat już leży. Ale warunkiem kontynuowania tego jest podtrzymywanie tego stanu ogłupienia i podtrzymywanie tego stanu niezrozumienia rzeczywistości, ponieważ to stwarza jedną szansę dla tych ludzi, którzy uruchomili ten proces w sposób świadomy, zaznaczam, bo tutaj to jest bardzo istotne, bo próby
uruchamiania takich procesów w historii były od niepamiętnych czasów, a już takie programowe to od czasów renesansu. Lukrecjusz i tak dalej. No, a potem oświecenie bardziej może też. Ale jeżeli chodzi o kwestie seksualności, to tutaj w sposób niewątpliwy renesans zrobił swoje w tej największej części. W każdym bądź razie, wie pani co, chyba powinienem już skończyć, bo nie dopuszczę pani do głosu. No właśnie, bo tutaj kilka kwestii, które chciałabym, dziękuję, że pan pozwolił mi wejść ze słowem. Kilka kwestii, które pojawiają się, to rzeczywiście tutaj nawiązując do tego freudowskiego poza zasadą przyjemności tak zwanej, ale pan skupia się tutaj na samej seksualności, chociaż sam pan używał, że ta przyjemność fizjologiczna i natychmiastowa. Dzisiaj możemy powiedzieć, że cały świat związany z konsumpcją i służącą jej chociażby reklamą, on jest tak skonstruowany. I tutaj nie będzie chodziło tylko o zaspokojenie jakiejś rzeczy seksualnej. Jeżeli sobie będziemy oglądać telewizję, jeżeli będziemy śledzić internet, widzimy, ile jest reklam, które pokazują takie właśnie od razu zaspokojenie, prawda? Jedz hamburgera, pij Coca-Colę, po prostu. I to są te wszystkie fizjologiczne przyjemności. Do tego dochodzą też te przyjemności o charakterze takiej gratyfikacji potrzeb narcystycznych, prawda? Jak najlepiej wyglądać, i wcale to wtedy nie znaczy, że właśnie mamy ciężko pracować, żeby coś osiągnąć, tylko no, zrobimy sobie ładne selfie, użyjemy Photoshopa i już ten cel osiągamy, tej przyjemności narcystycznej. Więc tutaj o tyle się z tym zgodzę. Pan tylko tutaj napomknął o kwestii pornografii, a ona mi się wydaje czymś szalenie ważnym. Czy właśnie edukacja seksualna, która byłaby właśnie, bo ja bardzo unikam tego sformułowania wychowanie seksualne, dlatego że dla mnie słowo wychowanie to jest słowo, które powinno być no, po prostu tylko dla rodziców, bo ani właśnie edukatorzy seksualni, ani druga strona, ani Kościół, ani środowiska LGBT, i możemy sobie wyliczać różne rzeczy, nie biorą odpowiedzialności za wychowanie, tylko my rodzice tak naprawdę. My powinniśmy brać. I powiedzmy, pewna dowolność tutaj powinna ze strony rodziców występować i zgodzenie się. Trudno mi powiedzieć, czy na przykład też, jak pan powiedział, czy powiedzmy dziewczyna, która chodzi do szkoły baletowej i ćwiczy, a będzie jednocześnie w szkole miała zajęcia z edukacji seksualnej, czy ona nagle dojdzie do wniosku, że no, teraz już tylko ona się będzie masturbować i nie będzie próbowała zrobić szpagatu, no to też mi się wydaje takim trochę, oczywiście też upraszczam to, co pan mówi, bo we wszystkim trzeba jakąś tą miarę znać. Natomiast to, co pan powiedział o tym takim natychmiastowym zapewnieniu przyjemności, to czy też jakichś potrzeb, to też sama w psychologii właśnie rozwojowej kiedyś było tak, że no, dziecko karmiło się, niemowlę karmiło się wtedy, kiedy jakieś były odpowiednie godziny, tak? Wyznaczało mu się ten rytm karmienia, w związku z tym ono nawet kiedy było głodne, czy miało nawet potrzebę po prostu bycia przy piersi matki, to i tak się to traktowało, że musi poczekać, bo jeszcze pół godziny do tego karmienia zostało. Potem została wprowadzona zasada karmienia na życzenie, I ta właściwie w jakimś dużym stopniu do tej pory się utrzymuje, czyli tego zaspokojenia przyjemności, kiedy dziecko po prostu zaczyna się odzywać, wiercić, płakać, że natychmiast ta pierś ma mu być podana. I też pojawiały się w psychologii takie właśnie twierdzenia, że to zaspokojenie tej przyjemności nie uczy już na poziomie takiej cielesnej dziecka, w pamięci ciała, czyli jeżeli mam jakąś potrzebę, ona natychmiast ma być zaspokojona, czyli nie uczy jakiejś
cierpliwości, czy też wzywania płaczem, bo dziecko w ten sposób się komunikuje, prawda, swoją frustrację, że to musi być. Czyli tutaj są różne też szkoły w psychologii. Ja bym jeszcze powróciła bo ma pani całkowitą rację w tym, co pani powiedziała, ponieważ i to jest już jakby moje zdanie, ale będę się go trzymał, ponieważ psychologia w tej chwili w gruncie rzeczy sprowadza się do podbudowy psychomanipulacji. W tej chwili psychologia, nawet jeśli stara się poznać jakieś tam mechanizmy, to przypuszczam, że w zdecydowanej większości przypadków poszukuje się już jakiegoś narzędzia do rozwiązania jakiegoś problemu z zakresu inżynierii społecznej, czy jak to tam nazwać. Tutaj znowu pojawia się temat zupełnie odrębny pewnego źródła współczesnej psychologii, ponieważ w gruncie rzeczy wiedzę, jeśli traktować psychologię jako wiedzę o pewnej sferze życia człowieka, to ona wyrosła w gruncie rzeczy z tak zwanej, ja nie wiem, czy to jest fachowe określenie, z psychologii deficytu. Mhm. To znaczy, psychologia wyrosła z obserwacji ludzi chorych. Dopiero na pewnym etapie próbowano zrozumieć, jak może funkcjonować człowiek normalny. Też w cudzysłowie oczywiście. Przecież te wszystkie psychoanalizy i tak dalej, one się brały z obserwacji ludzi pokancerowanych w jakiś sposób. Znerwicowanych, zdewiowanych i tak dalej, i tak dalej. I wnioski dotyczące pewnej grupy, która oczywiście była psychicznie pokiereszowana, stanowiły podstawę do budowania konstrukcji uogólnień, które się przenosiło na człowieka jako takiego. Więc to jest niesłychanie oczywiście skomplikowane i ja mogę ubolewać, że psychologia zaszła do tego punktu, w jakim się znalazła. Natomiast to nie, te wszystkie dyskusyjne kwestie, czy te kwestie, które wymagają opracowania, bo moim zdaniem, to śmiesznie tak brzmi, ale my, moim zdaniem my jesteśmy w takim momencie, w którym tak na dobrą sprawę powinniśmy wszystko zacząć od nowa. Wszystko. Budowanie całej wiedzy. Ponieważ konstrukcja, współczesna konstrukcja wiedzy jest konstrukcją patologiczną. Współczesna wiedza, również naukowa, powstała już na użytek ideologii. Ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy w stanie w tej chwili postawić pewne elementarne pytania i na te elementarne pytania jesteśmy w stanie próbować znaleźć takie odpowiedzi, które właśnie potem będą w stanie ukierunkować nasze poszukiwania. Jeśli ja wspomniałem o tym mechanizmie kultury i o tym wychowaniu, o tej wczesnej seksualizacji dzieci i tak dalej, to ja w tej chwili nie mam nawet zamiaru zastanawiać się, czy to wychowanie, czy ta edukacja, czy ona powinna następować od takiego, czy od innego wieku, czy ona powinna mieć taki, czy inny charakter. Chodzi o to, że ta koncepcja jest zbudowana na fałszywym obrazie rzeczywistości. Po prostu, jeśli się przyjmie takie założenie, które jest założeniem nieprawdziwym, że człowiek jest, tak jak to się mówi, istotą seksualną od urodzenia, to znaczy, że zbudowana na tym, jakakolwiek teoria, zbudowana na fałszywym założeniu, będzie konstrukcją fałszywą i będzie prowadziła do skutków, których większość ludzi po prostu nie jest w stanie przewidzieć, ponieważ większość ludzi nie zastanawia się nad tym, o czym my tutaj w tej chwili rozmawiamy.
to, czy będziemy uczyć masturbować się dzieci dwumiesięczne, czy pięcioletnie, czy siedmioletnie, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Ponieważ bez względu na to, który się wybierze model, on opiera się na fałszywym założeniu, że człowiek jest istotą seksualną od urodzenia. Oczywiście człowiek buduje swoją tożsamość płciową od urodzenia i na tę tożsamość składa się ta nazwijmy to, sfera biologiczna i na tę tożsamość również składa się ta sfera, którą... Nie chce pan użyć sformułowania kulturowa, żeby nie wyszło gender z tego. Nie, bardzo chętnie. Widzę pani, z gender to jest w ogóle, to jest już kompletny dom wariatów z tym, co się dzieje. Ja pomijam oczywiście te przypadki w tej chwili już kompletnej patologii, która się dzieje na uczelniach, bo to jest sytuacja taka, że w tej chwili ci ludzie na genderologii to są chińscy hunwejbini, to byli arystokraci ducha w porównaniu z tą hołotą, która tam się w tej chwili zalęgła. Ponieważ wbrew pozorom ci hunwejbini chińscy byli lepiej wykształceni od tych, którzy oni nie mają w głowach absolutnie nic. Ale to jest oddzielny temat. Przecież ja pamiętam takie spotkania, gdzie wykładowcy genderologii skakali po ławkach, wrzeszczeli, a po drugiej stronie byli chyba jacyś ludzie, nie wiem czy nie z którejś z przybudówek, albo to była młodzież, to chyba nie była młodzież, może ONR. Było kilka takich spektakli na uniwersytecie. Oni niczym się między sobą nie różnią, ale dlaczego? Dlatego, że oni nie mają elementarnej wiedzy. Elementarnej. Bo kto ma im przekazać tę wiedzę? Pan profesor Starowicz? Pan profesor Starowicz, który do dnia dzisiejszego, zaznaczam, nie mówię tutaj o osobie, to jest, to czy on jest profesorem Starowiczem, to jest jego prywatna sprawa. On jest prezesem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, które w oficjalnym dokumencie wspiera te dyrektywy WHO. To jest, proszę pani, zbrodnia. Zbrodnia popełniana, jakby to powiedzieć, w rozbłysku ciemnoty. Ponieważ każdy lekarz, nie seksuolog, każdy lekarz, który wie o tym, jak działa biologiczna struktura organizmu, wie o tym, że coś takiego jak popęd seksualny do pewnego wieku nie może istnieć. Ja pomijam jakieś tam promile, które są które należy zaliczyć do przypadków niedorozwoju czy nadrozwoju, o przypadkach patologicznych z medycznego punktu widzenia. Po prostu tam nie ma takich hormonów, które by mogły spowodować działanie czegoś takiego jak popęd seksualny. O ile oczywiście zdefiniuje się popęd seksualny. Kto jest w stanie w tej chwili w sposób rzeczowy to zdefiniować? Mówi się o jakichś przyjemnościach, o samorealizacji. Liberalna odmiana marksizmu. Samorealizacja. Ideologia patologicznego egoisty. Self. To jest... Tak, panie Krzysztofie, jeśli pan pozwoli, wejdę w słowo, dlatego że tak myślę sobie, że zanim była, jeszcze tutaj nie mamy edukacji seksualnej i nawet kiedy się ogląda filmy, jeden z moich ulubionych filmów jest Amarcord Felliniego, który dzieje się w faszystowskich Włoszech w małej miejscowości, bardzo polecam. I tam bohaterami są chłopcy, tak mniej więcej koło 12-13 lat, w każdym razie
młode nastolatki. No i bardzo mocnym tam motywem w tym filmie jest z ich strony masturbacja. I oni akurat nie przechodzili na pewno w faszystowskich Niemczech zajęć z edukacji seksualnej. Czyli w jaki sposób ta masturbacja, która się pojawia i w literaturze, i w wspomnieniach, i w tym wiemy, że no, ta potrzeba, tylko rzeczywiście no, nie jest to potrzeba, powiedzmy, dziecka, no, niemowlęcia. To z tym się zgadzam, ale tutaj ta edukacja seksualna, która no, miałaby, tak pan mówi, uczyć masturbacji, to tak naprawdę nie wiemy, czy ona będzie mówiła. Może ona będzie uspokajała, bo pokoleniu pana, w moim pokoleniu, to rzeczywiście straszenie masturbacją, że można oślepnąć, jeżeli tam chłopcy się masturbują, albo że się nie będzie rosło, prawda? Więc to było taką drugą stronę. Tutaj pokazuje się raczej normalność tego, natomiast no, nie wyobrażam sobie kogoś, który przychodzi i mówi, słuchajcie, to dzisiaj będą zajęcia, jak macie się masturbować, i tutaj pani czy pan wam to pani pokaże. Powiedziała, że sobie pani nie wyobraża, bo ja sobie to wyobrażam. Ja sobie to wyobrażam, ponieważ oni tego chcą. Czy pani tego nie rozumie? Oni tego chcą. Panie Krzysztofie, ale ja sobie nie wyobrażam po prostu, bo się nauczyciel by się wstydził tak. No jak ma pokazywać to? No? Pani redaktor, no proszę się nie gniewać, ale naprawdę no jestem pełen głębokiego podziwu dla pani naiwności. No. Dziękuję. Proszę pani, my żyjemy w świecie, w którym od lat, tak naprawdę to od 6000 lat, ale od 150 lat w sposób planowy, a od 70 mniej więcej lat w sposób już klinicznie planowy toczy się walka, toczy się wojna o to, nie o kwestie seksualne. Ja wiem, że to jest szersze pojęcie, oczywiście. Toczy się walka o to, kto kogo będzie miał prawo okradać i jak doprowadzić do tego, żeby ci, którzy będą okradani, żeby jeszcze nas za to w rękę pocałowali. To jest tragedia. To jest obraz patologizacji, ogólnej patologizacji psychiki, ogólnej patologizacji nauki, ogólnej patologizacji sztuki. Przecież my żyjemy w świecie spatologizowanym. Zaznaczam, w świecie całkowicie świadomie, od dziesiątek lat całkowicie świadomie patologizowanym. I o to się toczy boks. I oczywiście, jak w takiej perspektywie człowiek umieści swoje jakieś tam własne wyobrażenia, swój własny wymiar, swój własny interes, to czasami trudno zobaczyć w tym jakiś bezpośredni związek. Szczególnie w świecie, w którym można żyć pasożytując. Przecież no, ten współczesny, to co my przeżywamy w tej chwili, na co nikt nie chce zwrócić uwagi. Mówi się o koronawirusie, mówi się o wojnie światów, Chiny, Stany Zjednoczone. Do czego się sprowadza cały ten problem? To pan Jacek Bartosiak postawił to bardzo rzeczowe pytanie. Wreszcie ktoś z ludzi, którzy mają pewną pozycję, zadał pytanie, co z nami jest nie tak? Otóż z nami jest nie tak, że czekamy, kiedy wszystko wróci do normy i kiedy będziemy mogli okradać. Tylko o to chodzi, proszę pani. I dokładnie o to chodzi tym kompletnie już w tej chwili w trzecim pokoleniu zaoranym wykładowcom uniwersyteckim, ponieważ gdyby, nie daj Boże, ten obraz świata podtrzymywany zaczął się walić, to z czego oni mają żyć? Z czego mają spłacać kredyciki? Z czego mają wysyłać dzieci do Cambridge albo gdzieś tam? Proszę pani, na to są potrzebne konkretne środki. I to jest też pewna rzeczywistość, której albo się mówi, albo się nie mówi. Otóż żyjemy w świecie, który jest światem od wielu tysięcy lat, światem jakby realizującym pewien etos pasożyta z niewielką przerwą, która się wydarzyła mniej więcej w drugiej połowie i na początku XIX i na początku XX wieku. I w tej chwili wracamy do tego etosu pasożyta. A ponieważ dochodzi do tego,
że i to sobie chyba w tej chwili coraz wyraźniej z tego zdają sprawę Amerykanie, ponieważ to ich przede wszystkim dotknie. Oni zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, w jaki ślepy zaułek sami siebie wpędzili. Oczywiście sami siebie, no, wpędziła ich w to pewna ideologia, która już od wielu pokoleń jest wbijana ludziom w głowy. Ale do czego się to sprowadza? To się sprowadza do tego, że biały człowiek konsumuje coś, czego nie potrafi wyprodukować. No więc jeżeli nie potrafi wyprodukować i nie potrafi wyprodukować niczego na wymiarę, to musi kraść. I ten system kradzieży, ten system spychania konieczności ciężkiej pracy, między nami mówiąc już w tej chwili najczęściej wcale nie tak ciężkiej, ale w ogóle konieczności poddania się jakiejkolwiek dyscyplinie, ten system w dalszym ciągu działa, ale on działa nie dlatego, że on działa sam przez się. On jest sztucznie podtrzymywany, ponieważ od kilkudziesięciu lat ten obowiązek czasami żmudnej, ale najczęściej pożytecznej i koniecznej pracy jest spychany. Kiedyś w Europie spychano to na gastarbeiterów, potem nie tylko Europa, ale i Stany zaczęły to spychać na Azję. No tak, mamy teraz Chiny, które wszystko za nas produkują, to tutaj się zgodzę. Już nie chcą. Już tak. Wniosku, że nie. I teraz jest pytanie, a co będzie, jak nie? I odpowiedź jest bardzo prosta, proszę pani. I to o tym już wiedział Karol Marx. On wiedział, że przyjdzie taki moment, kiedy to wszystko musi runąć. I co wtedy jest potrzebne? Proszę pani, terror. Wtedy będzie potrzebny terror. Oczywiście to może być terror typu pałka, nachajka, kolba pistoletowa, ale w tej chwili Chińczycy mają już terror elektroniczny przygotowany. Już mają przygotowany system totalnego nadzoru ludzi, który ma narzędzie najskuteczniejsze. Możliwość wyłączenia człowieka. Naciśnięty klawisz i pani karty kredytowe będą mogły służyć tylko i wyłącznie do otwierania zamku w drzwiach. Jak to na amerykańskich filmach, że każdy winien ma otworzyć kartę kredytową. Albo będziemy się mordować, bo pamiętam jeszcze świętej pamięci generała Petelickiego, jak właśnie mówił o bezsensie tego, co się sprawdza na lotniskach, czy ktoś nie ma jakiegoś scyzoryka, perfum i tak dalej, a mówi, wystarczy zaostrzona karta właśnie płatnicza i można bardzo łatwo przeciąć tętnicę. Panie Krzysztofie, jeśli... Przepraszam, tylko ostatni słowo. Tak, dobrze. Niemniej jednak, bo ja się bardzo często łapię na tym, że mówimy o wielu rzeczach i w pewnym momencie znika nam ten absolutnie podstawowy temat. Nawet on może nie jest główny przez to, że jest jakiś czy zauważalny, czy atrakcyjny. On po prostu w pewnym momencie i tak dojdzie do głosu. Mhm. Czy nam się to podoba, czy nie? Czy będziemy rozwiązywać to tak, czy inaczej? Jeśli dojdzie do takiego momentu, że człowiek po prostu zacznie zdychać z głodu, to poderżnie gardło każdemu innemu człowiekowi. I to jest ta perspektywa, którą się staramy oddalać na wszelkie sposoby, zagadywać. I czy z tego jest jakieś wyjście? No, bez względu na to, jakiego by się nie wymyśliło wyjścia, to warunkiem jego zrealizowania jakiegoś projektu jest najpierw zrozumienie tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Ponieważ każde rozwiązanie z punktu widzenia tej ideologii darmowej wolności będzie rozwiązaniem nieprzyjemnym. Ono będzie nieprzyjemne. I niech pani teraz spróbuje wyjaśnić to ludziom, którzy są wychowywani od maleńkiego w przekonaniu, że życie ma być przyjemne wyłącznie. No tak, i że wszystko nam się należy. To jest obłęd. To jest obłęd, ale taka konkluzja tego, to że zamienimy te maczugi, którymi się posługiwaliśmy, na kije bejsbolowe, tak?
I mamy już narzędzie, które nam przypomina to dawne. Ja bym chciała, żebyśmy na chwilę zmienili temat, który też bardzo mnie zainteresowało, kiedy pan mówił o postprawdzie i o tym, że właściwie dzisiaj wszyscy w jakiś sposób kłamią. I takie mam pytanie do pana, już takie bardziej osobiste. Ja pamiętam, powiem najpierw o sobie, pamiętam, że kiedy byłam dziewczynką, czy też młodą dziewczyną, i na podwórku koledzy, nawet tacy największe łobuziaki, jeżeli ktoś dał słowo honoru, to ono nie było nigdy złamane, to po prostu w ogóle dyskwalifikowało. I to słowo honoru coś znaczyło. W pokoleniu mojego syna, oni już w ogóle tego pokolenia nawet nie znali tego sformułowania. Czyli, że właściwie możemy mówić wszystko, a media w tym pomagają. Bardzo mnie cieszy, że pan użył, kiedy pan mówił właśnie o tych edukatorach seksualnych czy genderowych i że pan mówił, że po drugiej stronie właśnie tam była młodzież ONR, która swoją prawdę, prawda, chciała przedstawić, prawda, i jedna i druga strona. I też pamiętam ze swoich studiów polonistycznych, już nie pamiętam, na jakich to zajęciach było, ale była mowa o tym, że w języku inteligenta, przede wszystkim inteligenta humanistycznego, powinno być tak, że zdanie powinno się wyrażać tak. Moim zdaniem, uważam, że wydaje mi się, istnieje taka teoria, a że to wszystko dzisiaj przez media zostało zastąpione takim, że jest to jedna tylko prawda i ta prawda jest no czymś, czego nie można kwestionować, a najczęściej za tym, najczęściej, idzie interpretacja, a nie fakt. Zamieniliśmy fakty na interpretację. Ja prowadzę na zajęciach ze swoimi studentami takie zajęcia właśnie, które się nazywają narracja i informacja. I gdzieś też staram się to wykazać. Gdyby pan właśnie o tej postprawdzie ze swojej strony mógł kilka słów powiedzieć, będę wdzięczna. Przepraszam, nawet najmocniej to nie wirus. Papierosy. Proszę pani, tak szczerze mówiąc, to ja nic nie mam do powiedzenia na ten temat, co by wykraczało poza to zjawisko, czy ten nurt, to coś, co próbuję opisać w książce, co jest bezpośrednią konsekwencją, już chciałem powiedzieć, filozofii, ideologii Marksa, ponieważ to Marks, i to nie, bo w manifestie to on napisał co innego, natomiast ideę antykultury on przedstawił w manuskryptach paryskich. Mm-hmm. I oczywiście to zjawisko ewoluowało i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzecz się sprowadza do tego, że jeśli bazą władzy ma być pasożyt, to on pozostanie tą władzą tak długo, jak nie będzie się w stanie posługiwać rozumem. Ja oczywiście całkowicie świadomie pomijam tutaj kwestię religii, bo to jest sprawa odrębna, chociaż bardzo z tym związana, ale jednak odrębna. Co mi bardzo często ludzie religijni mają za złe. Bardzo tego żałuję, bo to świadczy o tym, że no, z myśleniem u nich jest nie do końca dobrze. Otóż jeśli proponuje się jakąś wizję świata, która jest fałszywa z natury, w czym zaznaczam, koncepcja antykultury nie jest fałszywa w tym sensie, że ona jest utopią, nierealizowalną. Te wizje można zrealizować i my jesteśmy w tej chwili jakby na etapie bardzo zaawansowanej realizacji tej patologicznej wizji świata. Niemniej jednak, jeśli się chce ją zrealizować, no to jest zupełnie oczywiste, że warunkiem podatności społeczeństwa na nią samą, na tę ideologię, jest sparaliżowanie zdolności do logicznego myślenia. Logika jest, jak ktoś słusznie powiedział, już nie pamiętam, kto, nie wiem, czy nie Bauman, albo ktoś, kto się wypowiadał o Baumanie, w logice tkwi ogromny potencjał opresji. Mhm.
No bo rzeczywiście, no logika człowieka nieprawdopodobnie krępuje. Nie można gadać bez sensu, ponieważ w pewnym momencie ludzie, którzy potrafią logicznie myśleć, bardzo łatwo stwierdzą, że ktoś bredzi. Nie, no przede wszystkim logika jest głównym wrogiem emocji, prawda? Bo z emocjami nie można w żaden sposób dyskutować. A logika... Więc w całej tej układance możliwość wyłączenia rozumu i przede wszystkim deprecjonowania rozumu była jednym z podstawowych warunków sukcesu tej ideologii. I zrobił to, no nie wchodząc w szczegóły, zrobił to Horkheimer w Krytyce rozumu instrumentalnego. Kto dzisiaj te teksty przerabia na uczelniach, ale to tak porządnie przerabia? Najczęściej to są omówienia z trzeciej, czwartej ręki i to albo apologie, albo kompletnie takie z góry na dół. Ale to, o czym mówimy, możliwość i to, na co pani zwróciła uwagę, bo to jest niesłychanie ważne, kompletne pomieszanie faktów z interpretacjami, z poglądami. Dlatego między innymi ja napisałem tę książkę, żeby i świadomie na samym początku napisałem, nie wiem na ile mi się to udało, ale takie jest założenie, że wiedza społeczna ma dotyczyć wyłącznie faktów. I nawet jeśli mówi tam w pewnych momentach, chociaż to się bardzo pojawia, porusza kwestie na przykład religii, to nie na zasadzie zastanawiania się, czy to jest słuszne, czy niesłuszne i tak dalej, ale traktowania religii jako pewnego faktu, który ma określone skutki społeczne. I w tym sensie religię można traktować jako fakt. To w najmniejszym stopniu nie zmienia tego, że każdy z tych tematów ma swoje czasami bardzo obszerne, inne aspekty. Ale mnie interesuje to, co jest przyczyną wszystkich, podkreślam, wszystkich istotnych konfliktów, jakie działy się w historii ludzkości. Wszystkie wojny w historii ludzkości toczyły się w gruncie rzeczy o jedno, również wojny religijne. Zaznaczam, jakie tam były hasła wnoszone, to jest inna sprawa. Natomiast one się przekładały w sumie na jedną kwestię. Kto kogo będzie miał prawo okradać i kto będzie musiał na kogo pracować? I można powiedzieć, że ja przesadzam. To proszę sprawdzić nawet skutki wojen religijnych. No przecież... Nie, tutaj się z panem zgadzam. Panie, to jest taka teoria, że wojny właśnie, no to jak sam von Clausewitz mówił, prawda, że wojna to jest tylko, że pokój jest tylko przerwą między jedną wojną a drugą i nasze wierzenia, że żyjemy w takim świecie, których już wojny będą niemożliwe, no to jest niestety chyba właśnie nasza utopia. Nasza utopia, ale że wojna to jest tak naprawdę wolność, wtedy, kiedy przestają nas obowiązywać wszelkie prawa moralne i w ogóle i prawa prawne, czyli możemy grabić, możemy gwałcić, możemy zabierać i to nam daje wojna, czyli daje nam tą pewnego rodzaju wolność właśnie zaspokajaniu swoich potrzeb. Ale tu właśnie doszła pani do jednego z tematów, które są w pierwszej części mojej książki. Ponieważ pierwsza część książki to są... przepraszam, spadło? Nie. To jest kwestia pojęć podstawowych. Próba zdefiniowania pojęć, a w zasadzie nawet nie tyle zdefiniowania, chociaż w gruncie rzeczy zdefiniowania pewnych pojęć podstawowych. I oczywiście nie chodzi tutaj o budowanie teorii wszystkiego, bo to teraz taka istnieje taka skłonność budowanie teorii wszystkiego. Chodzi o pewne zasadnicze, podstawowe te pojęcia, na których została zbudowana współczesna cywilizacja. Przy czym zaznaczam, ja mówiąc współczesna cywilizacja, mam na myśli to, co się mniej więcej do II wojny światowej, co powstało do II wojny światowej, ponieważ od II wojny światowej to już jest świat, teoriokrytyczny świat destrukcji, w której właśnie zaczyna wygrywać ta koncepcja,
która jest koncepcją odwieczną, czyli wracamy do tej sytuacji, w której możliwość eksploatowania drugiego człowieka staje się normą. Jeszcze, żeby już nie brnąć w kolejne wątki. Istnieje kilka takich zasadniczych pojęć, które jak się złoży do kupy, to one w wyniku pozwalają określić pewne takie, powiedziałbym, stany bazowe, stany fundamentalne. Wolność, kradzież, kultura, praca, dobro. Mówię tutaj o dobro w sensie to dobro, tak, które jest wynikiem działalności człowieka. I tak się składa, że sukces tej antykultury, współczesny sukces tej antykultury był możliwy tylko i wyłącznie dlatego, że w wyniku dość długiej i systematycznej działalności, bo tutaj trzeba oddać marksistom, czy raczej antykulturowcom, bo to dotyczy nie tylko marksistów. Libertarianie myślą dokładnie tymi samymi kategoriami. Patologiczny egoizm. Bo to w gruncie rzeczy się sprowadza do patologicznego egoizmu i w lewym, i w lewoskrętnym wydaniu, i w prawoskrętnym wydaniu. W wyniku bardzo długiego i systematycznego działania niestety najinteligentniejszych ludzi, czyli tak zwanych intelektualistów, treść tych pojęć została podmieniona. Na tym zresztą polegał marsz przez instytucje. Ja, gdzieś w internecie jest taki wykład jakiegoś niemieckiego nauczyciela, takiego już bardzo wiekowego, który użył bardzo stwierdzenia, które bardzo mi się spodobało, bo ono jest niesłychanie trafne, bo on w pewnym momencie powiedział, że zamiast tego już u nas oswojonego terminu marsz przez instytucje, on powiedział marsz przez pojęcia. To się dokładnie do tego sprowadza. I do tego właśnie sprowadza się to, o czym pani wspomniała, mianowicie ta postprawda, która w dzisiejszych czasach jest już wynikiem, to bez dla mnie przynajmniej, przepraszam, tu muszę robić zawsze takie zastrzeżenie, bez najmniejszych wątpliwości jest wynikiem właśnie działania frankfurtczyków, przede wszystkim Habermasa. Habermasa, który jest rzeczywiście, tak jak Fromm, jest uważany za wielkiego humanistę. Jeden z największych zbrodniarzy, jacy pojawili się w historii ludzkości, ponieważ na czym polega nieprawdopodobny, przełomowy charakter antykultury, u której źródeł jest marksizm. Bo ludzie nie rozumieją, na czym polega ten zasadniczy, przełomowy charakter tego zjawiska. Po raz pierwszy w historii ludzkości, inaczej, przez całe stulecia było tak, że ten, który chciał wykorzystywać drugiego człowieka, był zainteresowany w tym, żeby ten, który będzie wykorzystywany, pracował. No bo im lepiej tamten pracował, to tym lepiej było dla tego, który go okradał. I po raz pierwszy w historii ludzkości ktoś wymyślił taki patent, że można zdobyć władzę, jeśli tego, którego będzie się chciało wykorzystywać, zacznie się zniechęcać do pracy. Chociaż brzmi to jak paradoks, panie Krzysztof. Ale w tym, no, brzmi to jak paradoks, ale to nie jest paradoksem pod jednym warunkiem. I tutaj no, głupio tak powiedzieć, pod warunkiem, że przeczyta się moją książkę. Bo zaznaczam, nie, bo widzi pani, tak, to jest zupełnie oczywiste, że autor książki, no sroka tam swój ogonek chwali dalej, tak sroka, dalej, to jest zupełnie oczywiste. Natomiast główny problem polega na tym, że zdecydowana większość moich dotychczasowych polemistów tej książki nie przeczytała. I na dodatek niektórzy się tym otwarcie chwalą. No więc
znowu wracamy do kwestii faktów, do ustalenia faktów. Najpierw spróbujmy poznać pewną rzeczywistość, opisać ją trafnie, a potem ją zaczniemy interpretować. Ja mam jedną, przynajmniej no, do pewnego stopnia starałem się spełnić pewien zasadniczy postulat. Ja nie ukrywam, że jestem bardzo negatywnie nastawiony do marksizmu jako ideologii. Między innymi, ale ponieważ w pewnym momencie, zupełnie zresztą przypadkiem, trafiłem na ten temat, to ja potem przez kilka lat starałem się przeczytać przynajmniej te najważniejsze, fundamentalne dzieła, które no, są jego podstawą. Możemy dyskutować na temat tego, o czym ja mówię, ale najpierw niech ktoś spróbuje zorientować się, o co tam chodzi. Ponieważ ja jestem głęboko przekonany, o, przepraszam, na jakiej mi zależy, ponieważ jak pani na wstępie powiedziałem, mnie bardzo zależy na tym, żeby przewerbować lewicę. Ponieważ lewica nie wie, co robi, nie zna ideologii, pod którą w jakimś sensie się podpisuje. Ponieważ ta ideologia posługuje się tak piękną frazeologią, że trudno temu nie ulec, jeśli oczywiście nie zacznie się myśleć. No wie pan, jak u Marksa jest baza i jest nadbudowa i ta nadbudowa jest piękna. Otóż właśnie o to chodzi, że jak się przeczyta go, to ta nadbudowa już nie jest taka piękna. Tam od razu na samym początku jest z góry na dół i po bandzie. Tyle tylko, że to trzeba przeczytać. Jeszcze panie Krzysztofie, tak, bo nasi widzowie to właśnie homo sapiens, a nie homo ludens, więc żeby też było, bo wiem, że też w swojej książce pan nawiązywał akurat właśnie do homo ludens jako źródło, właśnie zabawa jako źródło kultury słynnego autora Jesieni Średniowiecza, bo to bardziej tak. Z tego jest znany. No i też można powiedzieć, bardzo dużo można by było powiedzieć o tej zabawie, o tych igrzyskach, o tej przyjemności, prawda, która też wchodzi w pewną inżynierię sterowania ludźmi. Ale to myślę, panie Krzysztofie, już chyba do naszej następnej rozmowy, na którą mam ogromną ochotę, żebyśmy przeprowadzili. Będzie mi bardzo miło. Co jeszcze tak na zakończenie chciałby pan naszym widzom powiedzieć? Wie pani, szczerze mówiąc, to nic, dlatego że ja od siebie to ja niczego nie powinienem mówić, dlatego że jeżeli będę mówił od siebie, to zawsze można powiedzieć, a kto to mówi? I to jest bardzo często używany argument. A skąd ten facet się wziął? Co to w ogóle jest? Czy on ma jakieś dyplomy? Ja zresztą od samego początku rzucałem taką kość tam o tym dyletancie i tak dalej, no żeby tam ludzie mogli sobie pogryźć. To, co ja mam do powiedzenia, to tak naprawdę nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Bo zawsze można powiedzieć, że Mojsza, Twojsza, prawda, i tak dalej. No, czyli wchodzimy już w te znane nastroje, żeby nie użyć słowa narracje. Jedyne, co ja mogę zrobić, bo ja już swoje zrobiłem, ja już nie mam nic więcej do zrobienia. Teraz to jest czas na młodych. I teraz jest pytanie, skąd tych młodych brać i w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby ten już szczękościsk wszechpanujący po obydwu stronach barykady, żeby on na tyle zelżał, żeby ludzie chcieli zacząć poznawać rzeczywistość. I ja uważam, że jakąś próbą uporządkowania tej wiedzy, oczywiście nie żadnej całej wiedzy, ale tej wiedzy, która odnosi się do tego głównego, podstawowego pytania, to znaczy kraść czy nie kraść, i jeśli nie kraść, to dlaczego? Bo wielu ludzi powie, że nie należy kraść, ale jak pani ich zapyta dlaczego, to nie odpowiedzą. No może powiedzą, że dekalog zabrania na przykład. No tak. Albo że może policja złapać. No więc właśnie. Więc
Więc ja nie mam nic do powiedzenia poza życzeniem wszystkim wszystkiego najlepszego zdrowia, szczęścia. I jeżeli znajdą chwilę czasu, to żeby albo obejrzeli przynajmniej część filmików, które ja puszczam w internecie. No, do kupy wszystko jest to zebrane w książce, ponieważ bez względu na to, czego by się o niej nie powiedziało, ona przedstawia pewien sposób, pewną perspektywę, czy pewien sposób patrzenia na rzeczywistość. Mhm. On nie jest oczywiście w najmniejszym stopniu kompletna wizja. W ogóle nie mam takich ambicji. Natomiast ona dotyczy tej kwestii, na której opiera się opiera się to zjawisko, z którym się borykamy od tysięcy lat. I tylko tyle mogę powiedzieć. W związku z tym zachęcam lektury. Przepraszam, mikrofon coś, jak pan się pomylił. To mikrofon, mamy 2 minuty. Słucham? Mamy 2 minuty. Nie, to już, na karcie. To tylko, żeby się pożegnać. Mam do powiedzenia, może. To wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia. Natomiast zachęcam do lektury, nie ukrywam, że przede wszystkim mojej książki, ale w tej książce jest mowa o kilkuset książkach, z których przynajmniej 50 każdy powinien przeczytać, każdy, kto ma maturę. Jeśli do tego dojdzie, to będziemy już na pierwszym stopniu schodów. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. Będę też polecała książkę na swoim tym. No i mam nadzieję, że uda się na tej śliwce w czekoladzie, uda się mi się pana poczęstować i herbatą i zapalić papieroska sobie raz. Wszystkiego dobrego wobec tego. Dziękuję bardzo. Bardzo pani dziękuję za cierpliwość, jest pani aniołem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo, że wysłuchaliście dzisiejszego programu, że byliście z nami. Oczywiście czekam na wasze komentarze i proszę o subskrypcję programu. Tym bardziej, że jakoś tam YouTube nam troszkę teraz przeszkadza i znacznie mniej wyświetleń macie, na co skarżycie się w komentarzach. No i też chciałam zapowiedzieć, że gościem następnego programu, odcinka, będzie filozof dr Tomasz Mazur Stoik. No, o czym będziemy rozmawiać, też się można domyśleć. Serdecznie zapraszam.